Dzień dobry, w tą deszczową pogodę. No powiem tak, rozpadało się w tym Twilight Forest, a dzisiaj musimy to skończyć, tak jest plan. Na tej karcie mam plus 100 kg, mordo. Ja jestem po prostu, wiesz co, dzień chibi. Ty, w ogóle mam wrażenie, że przedawkowałem yerba mate dzisiaj. W sensie, czułem się dzisiaj mega zaspany. Wypiłem więcej niż zazwyczaj piję tej yerby i mnie tak, nie wiem, tak mnie pobudziło, że to jest insane. Czy będzie iść ten główny boss? No tak jest plan, co nie? No mamy go odkrytego, bo z tego co wiem, ten główny boss to jest to, nie? Powiem tak, co tam jest, nie wiem. I tak samo, nie wiem jak się do niego dostać. Szukaj chmury. Ale że teraz mogę bić tego giganta, tak? Ze własnego siebie? O, Charm of Keeping. To jest jakiś trinket. Uuu. My tak jak mówię, już tutaj polataliśmy sobie chwilę i wydaje mi się, że to jest tutaj, jak się nie mylę. Więc możemy sobie spróbować tam polecieć. Będę musiał coś zjeść zaraz, a to za chwilę. I tu jest ta chmura, nie? O, i tu jestem ja. O, już mogę się bić. Mogę go bić. Da, normalnie! Pa, bossa lejemy, własnego siebie! Jeden down! Pa, i kolejny się respi, wytyfy! Ty, ale nie wiem, dziwnie jest być masochistą i nawalać samego siebie, o co chodzi? Dobra, zabierz te duże itemki. O, ale już mnie nie bije deszcz, patrz! Nie, a tu jednak bije mnie deszcz. O, mogę to zebrać, no? Ty, no o co chodzi? Aha! No i wszystko jasne! Jezu, ja nie jestem mniejszy, tylko to jest gigantyczne! Boże, jakim ja jestem... Dobra, nieważne. Jezu, ja się zastanawiam, dlaczego ja tak wolno chodzę? Czemu ja czołgam? Ja mam pytanie, jak to wygląda? Powiem tak. Ty... jej były... kumpel, o którego masz się nie martwić. No co, niezły miecz, nie? O! Wytyfy? I mogę niszczyć, faktycznie. Chatę wam niszczę, frajerzy. Ale zarąbisty. Jakbym na przykład coś innego chciał tym kilofem wydobyć, to jak on kopie? Bo jakiegoś fajnie, to w sumie... O! O właśnie! O, siema? X-ray. Pozdro. Czekajcie, może zabijmy najpierw Yeti, co? Żeby było do zadania. To Yeti pewnie tu będzie. Jest ten Yeti tu, czy on jest w... O. Dobra. To jest najgorszy boss. Dobra, to gotką... łukiem i tyle, no to jest najsłabszy boss ever. Ginie na hita, znaczy na kilka hitów i nic nie robi. Defeat the Alpha Yeti. Ej, to mój piesek jest! Przetępał się do mnie! No i to się nazywa szczęście, widzowie. Dobra, możemy to wziąć, możemy zakopać te rzeczy. Ty, no ale skoro Yeti jest zabity, no to co teraz? Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć? No i teraz jakby mamy tą Snow Queen do zabicia. Ale ty, no właśnie, my zabiliśmy już tą Snow Queen też, nie? Charm of Keeping 3. W ogóle, co daje te Charm of Keeping? Zresztą jak ja zginę, to nie tracę itemów raz, czy? Nie wiem. Tu jest jakby ta Queen, nie? No to dobra, polećmy tu. Zabijmy tą królową, żeby było po kolei. Ej, dobra, tu będą giga lagi. Z góry was przepraszam. Teraz tak, czy ja tu już byłem i zabiłem tą babę, czy nie? Tak, tu byłem, czyli musimy lecieć do drugiego. Pojawiła się. Siema. Ty, dobra, to jest najgorszy boss, przysięgam, nie ma gorszego. Ten Yeti był silniejszy jak coś. Ale damage. Półtorej serduszka straciłem, giga pokcam, chapter completed. Czy to już? Czy jakby już mamy skończone wszystko? No chyba nie, nie? W tym momencie zadania... mamy wszystkie. O, no the writing, spoko, a to sobie później wezmę. Hydra jest tutaj, nie? Hydra została zabita. Następnym jest Total Forest, który musisz odwiedzić. To taka chmura nad górą z dużym świerkowym biomem. Musisz tam zdobyć Giant Pickaxe, by potem wykopać Giant Obsidian. Dobra, czyli wracamy tam, gdzie byliśmy, tak? To sobie tego Giant Pickaxe'a sfarmimy, bo mi się seria tego terminala nie chce otwierać. Weź ten the writing, że ci questy odblokują nowe. Wątpię, ale no można spróbować. Twilight Forest, weźmy ten. No i nie ma nic. No po prostu skończone jakby według tych zadań. Co to jest w ogóle ty, to? Craft a waystone. Aha. I za taki waystone dostajesz od razu to? Aha, to jest gówno. Tak szczerze. Co to ma być? Nie ma deszczu już. O, deszcz zniknął. A, znaleźć się z kilofem, albo po prostu tak. O nie, tu jednak wali. Dobra, czyli mam ten giant pickaxe, tak? Takie ciężkie słowo to jest w języku polskim, znaczy w języku angielskim do wypowiedzenia, jak jesteś Polakiem. Pickaxe, Boże. Giant obsidian znajduje się pod chmurą, musisz się wkopać tam głęboko do jaskini, chyba ogrów, dobra. I centralnie ten cień na środek się wkopuje. Próbujemy. Zaufam widzowi. O! Ale ty nie potrzebujesz tego obsydianu. Czekaj, bo mnie coś bije. Hej, w troll jakiś. No weź! Panie trollu! Pal pan gumę. Czyli to jest chyba to, tak? I PRQ, pal gumę. Ty też. Ta, więcej to was ma... 40 sekund poison. Zajebiście. Kocham łyczki. O, to jest giant obsydian, dobra. Ogólnie, dobra, tu jest sporo tych obsydianów, okej. I ja pierdzielę, jak mnie centralnie trafiła. Co za szmata. Innym kilofem, no chyba tak, no, ufam wam, nie? Innym chyba nie można. No chwilę się to kopię. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Jakbym był mrówką, nie wiem. I wszystko było powiększone. Fajny efekt. O. Magic, co to jest? Nie wiem, biorę wszystko. Lamp of Ciders. Co to?
Ty? I ta lampa deszcz wyłącza? Okej! Okay. Ty, dobra, widzowie, jesteście geniuszami. Dziękuję wam bardzo. Nigdy bym tego nie ogarnął bez was. Czyli jakby już mogę iść do tego bossa, tak? Ty? A tak to tego zniszczyć się nie da? A, że tak, okej. Okay. Oni wiedzą, że jest coś takiego w rzekę litra? To można przelecieć? Chociaż to, ten mod pewnie był robiony, jak jeszcze jej nie było, nie? I wtedy to faktycznie był huge, bo byś się nie dostał inaczej. Przytrzymaj, aż se spadnę. Mnie bije. Ooo! Fajne! Jest satisfying efekt. Jeszcze raz. Jak tu wejść w takim razie? Co to jest za boss? Mogę tu wchodzić, mogę tu latać. Co to jest to? So castle very now past the thorns. Yellow castle door. O lol. Jakieś runy. Na samym środku jest. Dobra, a można tu coś znaleźć? Poza zajebiście ładnymi blokami, których jakby się dało niszczyć normalnie, to bym bardzo chętnie sobie wydobył. Czy jestem w ogóle gotowy na tego bossa? Pytanie retoryczne, mam sywweku. Dobra, to chodźmy. Gdzie jest ten środek? Fioletowy. Tak, aż za bardzo. To mi za dużo nie mówi. Co, będę walczył sam z sobą? Final boss here. You win. You can... Czekaj, co? Final boss here. You win. Czyli, że tu. Możesz po prostu... wytykafy. Co to ma być? Nie ma bossa. Okej. Okay. Ja użyj lampy. Żartujecie sobie ze mnie. No nie gadaj mi nawet. Ja już cały zajerany. Final walka. Tu takie gówno. Ale syf. Jestem zawiedziony. Co zrobić z tymi beamsami? Powiedzcie lepiej. To będzie ciekawsze. Ale gówno. Zasadź nad chmurą nad tymi gigantami? Dobra. To powiem tak. No zawiodłem się w fest, nie? Naprawdę. Taki zamek zrobić i nie zrobić bossa? Ale gówno. Totalne gówno. Masz taki fajny głos, lubię na twoje filmy? Dzięki. Ja na przykład nie lubię swojego głosu, ale nie wiem, w sensie już przywykłem do tego, że wiele ludzi mi to pisze i w sumie się przyzwyczaiłem, ale nie wiem, w sensie prawdą jest na pewno, że nigdy w życiu nie spotkałem osoby o podobnym głosie, aczkolwiek nie wiem, czy mój głos jest fajny, szczerze, mi się nie podoba, ale jak wam się podoba, to najważniejsze, nie? O! A bo mogę? Co to? Wytyfy? To ładne. Czekajcie. Hej! Jak się generuje fajnie! I co to dało? To tylko tyle? Nam to dało, czy coś więcej? To ta fajna animacja, na którą czekaliśmy? To jest po to, żeby się tam dostać bez elytry? Serio? No myślałem, że wystarczą dwa staki cobblestone, albo trzy. Ale kłam, ty, no fajne, fajna animacja. Dobra, to wróćmy. Zobaczmy, czy to w tym, w Overworldzie będzie działać. Ja mogę to w zwykłym świecie zrobić, czy nie? Chyba nie. Czy nie mogę w Overworldzie? No dobra, co my mamy w questach? Piglin Beast do zabicia mamy. Nether Gauntlet. Ej, ty. Ja zabiłem Nether Gauntlet. Wy? Co nie mam tego questa zaliczonego? Enter the Void and kill the Void Shadow. Find Void Dimension which is entered via the portal that generated when you kill the Eye. Czym jest the Eye? Kill the Eye. Okej, okay, czym jest the Eye? Summoned an Eye Shrine. Ej! Lecimy do endu, widzowie? Bez kitu. Ja bym poleciał do endu, tylko fireworki trzeba ogarnąć. I poszukał tych bossów w endzie. Witam. Ej, mogę się tak z piarki po prostu tepnąć, jestem trochę głupi. Ty? Co to jest za lag? Ja pier... Myślałem, że ginę już. Co to było? Dawno się tak nie zesrałem. I teraz tak, gdzie ja to mogę szukać? O, tu jest ten obelisk, to on był gigałatwy. Możemy sobie odkryć to teraz, jak już mamy te elytry nieskończone tak naprawdę, to możemy sobie odkryć. Bo tak, ten dungeon, na niego jestem za słaby, na niego muszę mieć wardenowe eku. Do wardenowego eku pewnie przejdziemy jakoś niedługo, żeby sobie porobić. Elo, to sobie wezmę. Ale lag, wytyfy? Co to ma być? Co to tak laguje? Wywalaj z tymi spawnerami. Syf, elytra, zawsze spoko. Nawet nie, chociaż może mendik tu być. O dobra, to biorę jednak. Tego nie biorę. Ej, zdublowałem elytrę! Zdublowałem elytrę przez tego laga, co jest? Jedną miałem. Powinienem mieć. Wytyfy? Podniosła się, dostałem laga i mimo, że miałem ją w eku, to dalej tu była. Co jest? Jakieś buga odkryłem. Es? No to są dwie elytry. Pokczamp. Zrobisz tutorialek pobrać Better Minecraft? Zrobię, jasne. Czekaj, nawet teraz ci stary zrobię. Tylko daj mi chwilę, muszę przeglądarkę odpalić. O, stary to, nie? Już wam pokazuję. Wchodzisz normalnie taką na YouTube'a, to nie? I wpisujesz, jak pobrać Better Minecraft. Wchodzisz, bierzesz Ania po godzinach, klikasz, nawet ja sam odpaliłem pewnie, jak pobierałem. Słuchasz i masz pobrane. Dzięki, koniec poradnik. Naprawdę, to tak proste. Są poradniki na YouTubie. A ja się nie czuję osobą kompetentną do tego, żeby robić poradnik, jak sam go używałem. 5, tak jak mówię, nie mam pojęcia, ile ich jest, więc wezmę wszystkie. Czyli to będziemy się musieli wrócić do bazy. Niżej zleć, no niżej zleć, dawaj, no mi się wiesz. No problem.
Wytykuafy? Gdzie są moje itemy? Czemu itemy znikły? No był totem! Odpalił się totem i itemy mi znikły. Co to kurwa jest? Nie kumam. Ty no oddaj te masy, kurwa! No bez przesady! Ej, aż się zestresowałem teraz. Przedtem cały set miałem, wszystko tam miałem w tym eku. Moja pała! Oddawaj do ch**u! Oddawaj pałę moją! Jeszcze mnie goni, a plecak został! Co to ma kurwa być? Aha! Ej, no nie, nie wkurzyłem się tak jeszcze, nie? Co to kurwa? No ty, to znikło po prostu! To znikło! Grobu mojego nie ma, no co to kurwa być? Dawaj temy! Jest też szansa, że jestem ślepy, nie? Ale no nie widzę nic. Jest tylko mój waypoint. Pod ziemią sprawdź, ale to by był jakby... Czaisz, bo ja nie zginąłem! Aby masz automatycznie... Dobra, czekaj się. Sprawdzę ten backup, tylko z dala od rogacza. Te itemy są w kłódce i musisz mieć taką samą i znowu... popnąć tota? Właśnie też myślałem o tej kłódce. Czyli co? Muszę znaleźć kłódkę po prostu, taką samą, tak? Taki fun fact, ta kłódka powoduje, że te itemy po śmierci zostają w eku. Zajebista kłódka. Backups. Dobra, czekajcie, spróbuję to z backupa odpalić, jak się nie da. Jest tak, 14:30. Co się stało? Nie mam pojęcia, co się stało. Szczerze, nie wytłumaczę ci, bo nie mam kurwa pojęcia, ale straciłem itemy w jakiś totalnie bezsensowny sposób. Przecież totem mnie uratował, a itemy straciłem. Obsydian najpierw. I ile to jest? 5 na 5, tak? Zwykły i ile tego? 1, 2, 3. To jest kwadrat. Tak, dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no, git. 5 na 5, na środku 3 na 3, crafting, obsydian i po rogach endrot. Dobra, ogarniemy. Ale najpierw obsydian. Ja jestem debilem, czy ja robię... Nie, za dużo zrobiłem, czy mi się wydaje. I matematyka za ciężka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, nie będzie dobre. Czekaj. 3 na 3 i tu po prostu. Git, dobra, teraz tak, endroty gdzie? Po rogach, tak? Tu. Lecimy. Let's go. O! Dzieje się. Coś. O! Jest. No to. I zacząłem walkę na refren. No jazda. A nie, to jeszcze się tworzy chyba. O! Jest. Siema oko. Dobra, jesteś walony z łuku, tak o, nic nie widzisz zaraz, zakleszczę ci to oko z tymi strzałami. Dobra, co ty jesteś za gówniakiem strasznym? Zrobisz coś? Halo? O? Oho? Wytyfy? Co to było? Okej. Dobra, to było nieciekawe. Okej, on mnie namierza specjalnie. Tu nagle trzy są? Co jest? Czemu ich tak tyle jest? Nie kumam. Ale już mam mało bardzo. O nie, nie chcę totalnie tym dostać. To jest ten tu, dobra. Na luzie. Leci do mnie, nie. Nie tepniesz mnie w szmato, frajerska. Kurde, ty jeszcze to gówno mnie bije. Ty weź mi może tą walkę na górę, co? Się boję tak na dole być. Ale nie, pała jest przecudowna z tym zasięgiem. Kocham pałę. Nie no, błagam. Ty miałeś mi coś stwarzać zagrożenie, ja 3 koksy wziąłem na ciebie. Jest! Kill the eye! Mamy! Prime eye! Fill up at smithing table? Oho! To mam założyć? Gdzie? Jajo w wojdzie? Nie no, chyba nie, co? Tylko tyle dostałem? Tam coś jeszcze leży? X-Pick? Where jajo? No nie wiem, dobre pytanie. I tu będzie the end, kill the eye. Table of elevation, 10 expo. A gdzie moje jajo? No nie gadaj, że do wojda wpadło. Jak to działa w ogóle? O lol. Es? Patrzcie, jak chcę latać. Ty, jak te kryty, nie? Ty, dobra, skoro sobie możemy tak polatać, to mamy fajny angle, żeby popatrzeć, może te hitboxy się znajdą. Jest skrzynka? Shelker jest, no kuźwa. Ty, no nie przesadzaj. Gdzie? Może... Czy to to? Czy to było? Czy to to? Void portal, can't break. To to, ale oni coś innego mieli. W sensie, widzowie, bo jakby muszę spadać. A tam może być kiedy, no, od razu coś. Raz się żyje, no teraz mam stał, no teraz się żyje. Bezpiecznie, ale ty, no bez shelkera żadnego ani nic? A bo nie wchodzę. Tą perłą, nie? Dobra, nie, widzowie, sorry, muszę was zostawić z suspensem, ale muszę spadać, bo do 15 miałem streamować, a jest już 15:30. To zostawiamy na jutrzejszego streama. Stream jutro też w okolicach 12, tak jak dzisiaj. Także dziękuję wam za dzisiaj, widzimy się jutro na 100%, bo aż jestem sam ciekawy i chcę to jak najszybciej zrobić. Dzięki piękne za dzisiaj, kocham was, widzowie, miło się z wami siedziało, gadało. Mam nadzieję, że wy też miło spędziliście czas, no i co? Do zobaczenia jutro, mam nadzieję. Trzymajcie się, na!